po trzecim roku studiów wróciliśmy z wakacji i moja koleżanka bardzo serdeczna, z którą mieszkałam w akademiku, zaczęła opowiadać o swoich wakacjach nad Balatonem. Mówiła, że tam była taka grupka młodzieży, fantastycznie bawiących się i porozumiewających się bez żadnego kłopotu. Zapamiętała znakomitego oratora wręcz, który mówił w międzynarodowym języku i przechadzał się z zadumą wielkimi krokami. Jak potem się dowiedziałam, był to Francisco Simonet, znakomity esperantysta, który parę lat później przybędzie do Polski. Opowiadała to z takim zajęciem, że mnie to zafascynowało. Co to była za impreza, dowiedziałam się później. Był to pierwszy Stelo Congresso i tam chodząc akurat w tym samym budynku, gdzie była historia, dowiedziałam się, że jest tam lektorat języka esperanto. Poszłam sobie tam, no i tak zaczęłam chodzić. Zaczęło się to od tego pilotażu, który zrobiłam i uprawnień pilota wycieczek zagranicznych z użyciem języka esperanto przede wszystkim. Jeździłam z grupami jego, a potem założyłam swoje biuro Esperanto Tour, które była najpierw agencją bydgoską. A potem, kiedy przyszła ta odwilż po 90 latach, musieliśmy je przekształcić. W zasadzie musieliśmy, czy po prostu tak przyszło już wszystkim na samodzielne biura. I wtedy miałam od tego 90 roku swoje własne biuro i wtedy zrezygnowałam z pracy w szkole. No i tak to było. Miałam to biuro chyba przez 10 lat. Takie już własne, gdzie zrobiłam mnóstwo wycieczek po całym świecie. Przede wszystkim to były Włochy i Chiny, ale była i Australia, i Kanada, najpierw ze współpracą Grzębowskiego i Stany Zjednoczone, no i przede wszystkim Europa cała. Lubiłam uczyć matematyki, a nawet esperanta. Potem, kiedy miałam to swoje biuro, uczyliśmy w autokarach przynajmniej podstaw. Nawet jak organizowałam wycieczki przez Syberię do Chin, to w pociągu mieliśmy codziennie lekcje esperanta. Ja byłam zaledwie po kilka godzin parę razy, to wiem, że i ci goście wszyscy. Ja tutaj mam nawet taką dokumentację, bo przyjmowałam swoich przyjaciół i znajomych z tych wszystkich lat, kiedy byłam czynna w swojej działalności na rzecz ruchu esperanta. Oni wszyscy byli bardzo zbudowani, nie spodziewali się, że tak ładnie to wypadnie, że tak pomogą władze miasta, że tak staną na wysokości zadania. Ja wręcz byłam bardzo dumna z tego i jestem do tej pory. Dwie osoby, które mnie pobierały nauki esperanta, Joasia Filipowicz, pani Karczewska, no zrobiły tak wiele dlatego, żeby był taki sukces wielki. A niektórzy którzy trochę powątpiewali, czy warto przyjechać, nie przyjechali, bardzo żałowali tego, że tego kongresu nie widzieli. Że był to bardzo bogaty w różne imprezy, zarówno programowe, towarzyszące, że Białystok tak pięknie wyglądał. Wszyscy byli bardzo zbudowani. Widzę, że Białystok staje się absolutnie znaczącym środowiskiem w rozwoju ruchu esperanckiego, że wreszcie władze nasze doceniają esperanto do promowania miasta, do wykorzystania tego.
I esperantyści, których zapraszam, oni ciągle chcą wrócić tu i ciągle Białystok im się podoba. Podoba się środowisko, nawet esperanckie, podobają się te nasze kontakty i chcą wrócić, po prostu ciągle chcą wrócić. Czy to z Holandii, czy z Chin, czy z Ameryki. I to jest strasznie miłe i fajne.